uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Rozpoczynamy w Kościele niezwykły okres, mocny okres Wielkiego Postu. Czas, który kojarzy się, może przede wszystkim pierwsza niedziela Wielkiego Postu, kojarzy się z pustynią, z miejscem, gdzie Jezus walczy z pokusami, walczy ze złym duchem. Ale kochani, żeby zrozumieć ten czas walki, czas pokusy, trzeba wrócić do Jordanu. To tutaj wszystko się zaczęło. Tu jest słowo kluczowe. To tutaj Jezus publicznie usłyszał głos z nieba, głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. W Nim mam upodobanie. To jest niezwykłe, najważniejsze słowo. Z tym słowem Jezus idzie na pustynię. Druga odsłona dzisiejszej naszej Ewangelii to już pustynia. Jezus wiedziony Duchem Świętym i pełen Ducha Świętego w Jego natchnieniu podąża na pustynię. Po co został poprowadzony na pustynię? Dlaczego tutaj przyszedł? Kochani, jest to niezwykłe odkrycie i odkrycie dla każdego człowieka. Jeśli usłyszysz słowo miłości, zwłaszcza to słowo, jesteś moim synem umiłowanym, to słowo nie może pozostać tylko w głowie, w intelekcie. Mówimy w takich mechanizmach duchowych, że najdłuższa droga jest między głową a sercem. Zanim to słowo przejdzie do serca, potrzeba jest czasu, potrzeba jest jakiegoś przegryzienia tego słowa. Jezus właśnie po to idzie na pustynię, jak każdy człowiek. On jest Synem Bożym, ale jest także człowiekiem i są w nim również te ludzkie, psychologiczne mechanizmy. Jezus potrzebuje tych 40 dni, żeby to słowo w nim rzeczywiście wydało owoc, żeby zapuściło korzenie, żeby nic nie przeszkadzało temu słowu, żeby słyszał tylko to jedno: jesteś moim Synem umiłowanym. To jest fundament, na którym buduje się potem całe życie. Co dalej dzieje się na pustyni? Jezus przeżywa niezwykły miodowy miesiąc. Przeżywa to słowo swojego Ojca o miłości do siebie. I właśnie to słowo zostaje zaatakowane. We wszystkich komentarzach najczęściej próbujemy uchwycić istotę tych poszczególnych pokus. Chleba, władzy, sławy. Ale wydaje się, że jest w tym wszystkim coś bardziej zasadniczego. Otóż zły duch atakuje sam fundament. Za każdym razem mówi: jeśli jesteś Synem Bożym. Jemu nie chodzi o te następujące potem pokusy. Jemu chodzi o to zasadnicze, o ten fundament. Jeśli jesteś Synem Bożym. Naprawdę jesteś Synem Bożym? Czy ty rzeczywiście jesteś ukochanym przez Ojca? Szatan wie dobrze, że jak zatruje źródło rzeki, to cała rzeka będzie zatruta. Jeżeli zatruje Jezusowi początek misji, to cała misja będzie zatruta. Jeżeli wzbudzi w nim wątpliwość na samym początku misji, to cała misja będzie w wątpliwościach. I zobaczcie, jak to często słychać. Jeśli Bóg by cię kochał, to dałby ci lepszą pracę, dałby ci lepszą żonę, męża, byłoby lepiej w twoim domu, nie chorowalibyście. To wszystko są pokusy związane właśnie z tym jednym. Czy naprawdę Bóg cię kocha? Słowo Boże zawsze będzie dla nas tarczą, dla każdego chrześcijanina, dla każdego Syna Bożego, dla każdej córki Bożej, dla dziecka Bożego. Słowo Boże musi być tarczą. Muszę je czytać, muszę je słyszeć i musi mi ono bronić. W obliczu tej Ewangelii trzeba jeszcze zadać sobie pytanie, czy w ogóle pokusa jest potrzebna dla człowieka? Bo przecież nie chcielibyśmy pokusy, nie chcielibyśmy z nią walczyć. Kiedy w ogóle przychodzi pokusa do życia człowieka? Tutaj, w scenie, którą obserwujemy, Jezus zaczął być kuszony, kiedy odczuł głód. Można powiedzieć, w pewnym rodzaju kryzysu. Kiedy pojawia się głód czegokolwiek. I rzeczywiście jesteśmy wtedy sprawdzani. Wtedy jest nasze zaufanie sprawdzone. Ale po co nam pokusa? Kochani, nikt nie wychowałby się do rzetelnej, prawdziwej, dojrzałej wiary bez tego oczyszczenia, bez sprawdzenia. Na progu tego Wielkiego Postu, kochani, życzę nam, żeby ten czas, żeby rekolekcje, żeby słuchanie słowa
żeby też przeżywane kryzysy były przeżywane w Duchu Świętym na wzór Pana Jezusa, żebyśmy wyszli z tego wszystkiego umocnieni, oczyszczeni. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.